założyciel działającej w latach 1976-1997 grupy twórczej Nie Tylko My. W 1995 roku uzyskał tytuł honorowego członka World Council Europe, Światowa Rada Rzemiosła. Ma na koncie P20 około 20 wystaw indywidualnych, m.in. w Bolesławcu, w Chorzowie, Krakowie, Wałbrzychu, Gdańsku, Lubaniu, Jeleniej Górze i poza granicami w Albstadt, Niemczech, Wembley, Holandii i Brest we Francji. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce. Wrocław, Warszawa, Kraków, Poznań, Bolesławiec, Wałbrzych, Bolków, Gdańsk i w odległych miejscach poza granicami naszego kraju na całym niemalże świecie. We Włoszech, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Austrii, Danii, Grecji, Izraelu i w wielu miastach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej właśnie. Może poszczycić się nagrodami i ułożone one są chronologicznie, poczynając od 1960 roku. Dadzą również Państwu przegląd, jak szerokie spektrum jest zainteresowań twórczych pana Władysława Garnika. Zaczynamy od drugiej nagrody w konkursie scenograficznym Wrocław. Druga nagroda ex aequo w konkursie na pomnik Legnica. Pierwsza nagroda na pierwszym Biennale Ceramiki Polskiej Wałbrzych. Trzecia nagroda na czwartym Biennale Ceramiki Polskiej Wałbrzych. Następnie nagroda na niezwykle prestiżowym międzynarodowym konkursie współczesnej ceramiki organizowanym przez miasto Faenza we Włoszech. Grand Prix na piątym Biennale Ceramiki Polskiej Wałbrzych. Wyróżnienie za zestaw użytkowy na wystawie ceramiki Warszawa. Główna nagroda na trzecim Biennale Porcelany Nyon Szwajcaria. Nagroda World Crafts Council Europe na czwartym Biennale Porcelany również w Nyonie. Pana pracę znajdziemy w muzeach i w Polsce, i na całym świecie, i w kolekcjach prywatnych. A dzisiaj możemy nacieszyć oko nim właśnie tutaj w Galerii Format i z tego się ogromnie cieszymy. Na pytanie, czy pan chciałby zorganizować w Bolesławcu wystawę, pan powiedział, że tak, ale to będą dzieła buchające kolorystyką, jeżeli już. Jeszcze powiem jedno, bo to muszę to powiedzieć bez kokieterii. Spotykamy się od czasu do czasu i cały czas mi się wydaje, że to następne spotkanie jest człowiekiem coraz młodszym, coraz bardziej emanującym energią i siłą twórczą. No i niech tak pozostanie. No. Będę się uczyszał. Winowajcą tej całej wystawy, tej całej imprezy i tego wszystkiego jest Leszek Kasprzycki. No okazuje się, nie to ja chciałam powiedzieć. Znamy się już, Leszek wyliczył chyba 40 lat, tak? No więc okazuje się, że po 40 latach można po prostu znowu nawiązać fantastyczną, kontakt fantastyczny. No zostałem zmuszony, witam Państwa. Zaprzeczam, nieprawdą jest, jakobym miał jakiekolwiek zasługi miał w tej wystawie. Absolutnie. Może jedna zasługa moja, taka skromna, to jest ta, że znam Władka, tak już jak powiedział, 40 lat i przez te 40 lat się przyjaźnimy. I chcę powiedzieć, że ja sobie bardzo cenię tą przyjaźń. No, kiedyś była taka dłuższe nasze spotkanie pilne i wtedy dał się namówić, żebym go opisał w roczniku, co zrobiłem z dużą przyjemnością. Się tam otworzył troszkę, powiedział kilka rzeczy ciekawych, a ja się cieszę, że to zostało w roczniku bolesławieckim. Także to jest jedyna zasługa, że wytrzymaliśmy, że on ze mną wytrzymał tej przyjaźni 40-letniej. Władek, gratuluję Ci z całego serca. Chciałabym Ci powiedzieć, że zawdzięczam Ci
to, że znalazłam się w Bolesławcu. To jest właśnie ciekawe, to miasto, jest prawda. Bo dzięki Władkowi on mnie po prostu tutaj ściągnął. I mam na to rzeczowe dowody, by ktoś chciał sprawdzić, to mamy list. Przyjeżdżaj natychmiast, tutaj jest dużo gliny. Jako młoda artystka chciałam ci złożyć taką, a bardzo stara przyjaciółka, nie będę wspominać tych lat, ale muszę ci powiedzieć, że zaskakujesz nas cały czas swoim... Skurczybyk jestem. Jesteś niegrzecznym chłopcem, a tak by to wyżywa. A tutaj ten tłum, zobacz, te panie, które tu przyszły, to twoje wszystkie adoratorki. Tak, ja jestem ich adoratorką. Całe lata pustoszyłeś tutaj serca bolesławianek. Przyniosłam ci taki owoc, on jest taki jakiś strasznie egzotyczny. Przypomina mi tę kulę, nie, kulę wiązką. Bo na pamiątkę, że jeździsz po tym całym świecie, ale zawsze wracasz do Bolesławca. A tu jest takie zdjęcie, takie piękne zdjęcie Władka za czasów jego młodości. Ale stara wyglądała. Ja nie potrzebuję tego. Dziękujemy, dziękujemy. Ja nie miałam zamiaru nic mówić, ale ja się znalazłam w Bolesławcu przez ciebie. Dobra. Sam pamiętam. Było już tutaj przypominanie. O tyle jest. Ale jest piękne. Kobiety do niego lgną po prostu. Nie, to słuchajcie, to jest taka historia, że jak przyjechałem tutaj w 62 roku, o człowiek wiatr. Przyjechałem. Bolesławiec zapisał się, sądzę, z takim pewnym sentymentem w pana biografii artystycznej, ponieważ tutaj właśnie podjął pan pierwszą pracę po studiach w 1962 roku i przebywał pan do roku 69, tak? Jesteśmy po prostu niezwykle zaszczyceni, że możemy pana tutaj. A obecność tak licznego grona wskazuje również na to, że pana bogata, wszechstronna twórczość artystyczna jest doceniana i w Bolesławcu nie jest zupełnie anonimowa, jest pan osobą znaną i popularną. Mamy taki symboliczny kwiatek dla pana. Mam nadzieję, że będzie on miłą pamiątką tej wystawy. To jest ten symboliczny kwiatek. Mam nadzieję, że ucieszy pan się z takiej pamiątki. Dziękuję bardzo. Ale mam dla pani dyrektor też taki malutki kwiatuszek. Dziękuję pięknie za samy pomysł wystawy. A drugi to mam dla pani Doroty. Jest pani Dorota. Dorotko. Dla pani Doroty za bardzo skrzętną pomoc w realizowaniu wystawy. Dziękuję pięknie. Przede wszystkim, po pierwsze, nie spodziewałam się aż takiej frekwencji. Myślałam, że sobie już zapomnieli wszyscy, że kiedyś tu mieszkałem w tym mieście i pracowałem przez długie lata. I że mam tutaj ogromne grono przyjaciół, to się nie da ukryć, po prostu, którzy są, powiedziałbym, dozgonni, bo jeszcze żyjemy i jesteśmy dalej przyjaciółmi. Więc to jest taka sprawa. Jeżeli chodzi o twórczość, to takie są różne warunki, w których można i nie można pracować, więc miałem świetne warunki pracy w ceramice, rzeźbie w Bolesławcu jeszcze. Wyskoczyłem z takim pomysłem z rysunków, szkiców i to są takie moje myśli rysowane na przestrzeni lat, bo tam są niektóre zaczynające się w latach 80. i niektóre, które trwają do dzisiaj, do tej pory. Także to są takie intymne, powiedziałbym, moje wewnętrznianie się, czy jak to nazwać. Także dziękuję pięknie Państwu za odwiedzenie mojej wystawy i to jest takie potwierdzenie, że przyjaźnie trwają dalej. Dziękuję.
Proszę. 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 Prosz